Jakiś czas temu firma Plus wypuściła szereg usług, produktów związanych właśnie z telefonią i tutaj mamy spot dotyczący akurat dzwonienia przez internet, jeżeli nie ma zasięgu. Zwróćcie uwagę na kolorystykę. Ta kolorystyka jest tutaj bardzo charakterystyczna dla tego akurat produktu i dla innych. Inne produkty zostały ulokowane w innych kolorach, natomiast ten został ulokowany w żółtych kolorach. I ta mocna kolorystyka, mocne wtopienie w kolory jest tu taką domeną i od dłuższego czasu firma Plus intensywnie promuje. Ona, jak widzicie, tutaj jest żółta plansza, nawet te kolory są bardzo, bardzo rozpoznawalne, także każdy produkt, o tak jak widzicie, tutaj mryga, prawda, ma swój unikatowy kolor, tak można powiedzieć. Co zrobiła firma T-Mobile? Wypuściła klipy, które odeszły od takiego patetycznego przedstawiania świata, nazwijmy, przedstawiania swoich usług i przeszła właśnie do takich zbliżonych może do bardziej do Playa, zbliżonych do Heya, do tych telefonii. I co tutaj mamy? Mamy bardzo podobną sytuację. Ta usługa dotyczy firm akurat, czyli zupełnie czegoś innego niż w Plusie, natomiast jest tutaj zastosowana podobna kolorystyka co do Plusa, mamy po prostu takie szybki. Oczywiście te kolory są tutaj kolorami firmowymi, a ten żółty kolor jest tutaj bardzo podejrzany i on wypełnia tutaj całą przestrzeń tej stolarni. Tak więc pytanie jest, dlaczego firma T-Mobile wykorzystała te kolory? Wielokrotne próby telefonu, kontaktu z działem marketingu spełzły na niczym. Oni po prostu nie chcieli ze mną na ten temat rozmawiać. Było to kilkanaście prób. Ewidentnie mamy tutaj te żółte kolory. One są stosowane chociażby w zejściach do warszawskiego metra, więc jest dość taki, można powiedzieć, ten motyw przenikającego światła kolorowego jest dość popularny. Niemniej natychmiast mam skojarzenie z firmą Plus, która zrobiła to w bardziej wyrazisty sposób i bardziej planowy, natomiast T-Mobile po prostu weszło tutaj i mam wrażenie, jakby chcieli się przykleić do tej usługi i bazować na skojarzeniach kolorów z Plusem. Myślę, że to jest nieudany pomysł. Powinni po prostu zastosować zupełnie inny motyw, który się nie kojarzy. Zwłaszcza, że te reklamy niemalże były wyświetlane jedna po drugiej, także skojarzenia były dość oczywiste, przynajmniej dla mnie. Tak więc, szanowni producenci reklam, patrzcie, co robi konkurencja i róbcie coś innego. Możecie tutaj wykorzystać swoją paletę barw i nie zżynać, mówiąc brzydko, od innych, nie podczepiać się pod Plusa, bo nie musicie tego wcale robić, macie swoją markę. No i słówko do działu marketingu firmy T-Mobile. Ludzie kochani, weźcie, znajcie chwilę czasu i porozmawiajcie ze mną, no wtedy będę miał jasność sytuacji, skąd te kolory i tak dalej. A tak udajecie niewielce niedostępnych i nie można się dowiedzieć w ogóle, o co tak naprawdę chodzi. Stąd to wideo takie troszeczkę pod znakiem zapytania, dlaczego te kolory i dlaczego to tak wyszło. Mój domysł jest taki, zżynacie od firmy Plus.